My gotowi Państwo? To chyba wszyscy, którzy przyjść powinni, przyszli. Bardzo Państwu dziękujemy za punktualność. To jest zawsze, szczególnie w naszym mieście stołecznym, godne uwagi i podziwu. Witam Państwa w imieniu wszystkich tych, którzy stoją za akcją i w imieniu tych, których za chwilę będę przedstawiał. Zdradzę tylko tyle, że rzecz dotyczy raka, który to rak, jak wiadomo, ma to do siebie, że nie wysyła telegramów, że zaraz wpadnie, ewentualnie SMS-em też nie informuje, że jutro będę. Mało tego, jest tak dobrze wychowanym gościem, że jak często już wpadnie i jest, to długo się nie wie, że on tam jest, a jak już się zacznie panoszyć, to bywa z nim sporo kłopotów, o czym wiadomo. I pomysł na akcję, o której dzisiaj będziemy Państwu opisywać, jest taki, żeby przekonać jednak wszystkich Polaków do tego, żeby czasami podchodzili do sprawy prewencyjnie i profilaktycznie i sprawdzili, czy im się przypadkiem nikt niechciany nie wprowadził do organizmów. O czym warto mówić choćby z tego powodu, że według światowych badań na przestrzeni kilkunastu lat może zdarzyć się tak, że chorych na raka będzie dwa razy więcej. A ponieważ my często jako Polacy lubimy być w spak i na odwrót i przeciwstawić się ogólnoświatowym trendom, więc ta akcja też będzie realizowała nasze polskie podejście do rzeczy i starała się wpłynąć na Polaków tak, żeby jednak nie okazało się, że za 15 lat nie 400 tysięcy Polaków, a ponad 600, a nawet 700 tysięcy będzie miało chorobę nowotworową. No więc chcielibyśmy zrobić, żeby się te statystyki okazały bzdurą, którą będzie można włożyć między bajki. Tyle wstępu, jeśli chodzi o samą akcję, o wszystko to, co się z nią wiąże. Tutaj mam tak silną ekipę do Państwa dyspozycji, że sama zaraz opowie o wszystkich szczegółach. Jest z nami dzisiaj profesor Jacek Jasem, szef zespołu ekspertów Fundacji ROSA, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, miło mi. Dziękuję Państwu za te brawa, one się im szczerze należą, bo to nie jest żadna przypadkowa akcja, tylko mnóstwo fajnych pomysłów połączone w jedną mądrą kampanię i również dzięki Państwa zaangażowaniu wierzę, już niedługo wszyscy Polacy o niej usłyszą. Jest także partner kampanii, prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, pan Jacek Gugulski. Jest pewien aktor, który użyczył swego głosu i twarzy w kampanii Rak to się leczy, nazywa się Cezary Pazura. Prezes Fundacji ROSA, organizatora kampanii, pan Bohdan Pecuszok, a także reprezentujący firmę F2F, F2F Evolution, ekspert Fundacji ROSA, Marek Kustosz. To zanim znowu będziemy opowiadać, zanim będą Państwo zbierali powody do zadania wielu pytań, proponuję, żeby obejrzeć nasz krótki film, ponieważ nie tylko kiedy dzwoni się do call center, rozmowy są nagrywane, również tutaj, kiedy powstawała kampania, wszystko było nagrywane, żeby Państwo mogli sobie to dzisiaj zobaczyć. Daty komediowe to dobry pomysł na kampanię edukacyjną o raku. Można? Albo idziesz się zbadać, albo nie zawracaj mi głowy. Bo raka się leczy. Dobra, skupmy się najpierw na tej pierwszej tej, dobra? Rak to się leczy. W to przesłanie wierzę, inaczej bym tutaj nie siedział. I w ten sposób byśmy nie rozmawiali. To, że siedzę tutaj przed kamerą w tej chwili i mówię do Państwa, to świadczy o tym, że nie tylko uwierzyłem, ale i inni uwierzyli. No bo trzeba jakoś sobie radzić z tym potworem. U nas świadomość profilaktyki jest bardzo, bardzo mała. No i po to właśnie robimy. No to dawaj. Jest, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ma. You talking to me? You talking to me? To raczej ja talking to you. Nie zgrywaj cwaniaka. Idź do lekarza. Badaj się i pamiętaj. Rak to się leczy. To tak do siebie bardziej, czy też... Ciemność widzę. Zbadam się i będę miał jasność. Rak to się leczy. Jednak tam we filmie to było inaczej. Wypadam śmiało ciało. Wypadam śmiało ciało. Będzie się działo. Jak wy to zaczęliście? Dlaczego ja mam nie uczestniczyć w tym? To jest sprawa nas wszystkich. No jeżeli nie zrobimy niczego dla siebie, no to co? Pozostaniemy tylko na tym etapie, będziemy się dalej bali. Czasami problem trzeba ośmieszyć, żeby przestał być dla nas problemem, a resztą zajmą się lekarze. Można? Nie cwania, quick killer! Bo raka się leci. Tak mówię ja.
Chyba się udało! Rachu ciachu i po strachu! J23 znowu nadaje. Gdybym w to nie wierzył, nigdy bym tego ludziom nie mówił. Rak to się leczy. Jeżeli wszyscy w to uwierzymy i będziemy diagnozować go w porę, to go okiełznamy. I nasi najbliżsi nie będą odchodzić. Tylko będą z nami. Więcej na www.raktosieleczy.pl. Akcja została wymyślona w związku z globalną potrzebą profilaktyki wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Przebadaj śmiałe ciało, by nie przegrało. Tak to wygląda. I tak to mniej więcej i w tym tonie będzie się działo. Profesor Jacek Jasem, panie profesorze, mikrofon do pańskiej dyspozycji. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę zacząć od wątku osobistego? Bo ja mam déjà vu. Siedziałem tutaj w 2006 roku w środku tej grupy, a może na tym samym krześle, i mówiłem o tym, że trzeba w Polsce wprowadzić zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. Rzuciłem wtedy ten pomysł, przyszli do mnie ludzie, mówili: słuchaj, jeżeli chcesz to zrobić, to napisz tę ustawę. Powiedziałem: ja jestem prostym lekarzem, jak ja mam pisać jakieś ustawy? Ale mówi: nikt tego nie zrobi. Napisałem to w nocy, dałem to do Sejmu, wtedy była koalicja PiS tam z tymi dwiema pozostałymi partiami. Z tymi tam. Zrobiliśmy to projektem Komisji Zdrowia. Później były przedwczesne wybory, zmieniła się koalicja, więc musiałem wszystko od nowa robić i się udało. Więc mamy dobrą, że tak powiem, passę. Coś, co tutaj, że tak powiem, zostało zapłodnione jakby, myśl, skończyła się sukcesem i myślę, że wszyscy państwo są zadowoleni z tego, że nie żyjemy w śmierdzącym, chorym kraju, że jesteśmy częścią tej dobrej Europy, tak, w sensie zdrowotnym. I dzisiaj zaczynamy dużą kampanię, kampanii, jakiej jeszcze w Polskiej Onkologii nie było, bo jej zasięg, sami państwo zobaczą, jest ogromny. To będzie akcja, która zaczyna się dzisiaj, w dniu Światowy Dzień Walki z Rakiem i będzie trwała mniej więcej 2 miesiące, ale naszym zamierzeniem jest, żeby to nie była kampania, akcja, bo wiele akcji kończy się, zaczyna, kończy i, że tak powiem, wszyscy odfajkowują, że coś fajnego się odbyło, ale my chcemy, żeby ta kampania zmieniła świadomość Polaków, bo my jako lekarze nie rozwiążemy problemu onkologii. Onkologów jest w Polsce około 1000. No to proszę państwa, no co możemy zrobić? No my możemy te skutki leczyć, prawda? Jeżeli społeczeństwo nie weźmie w swoje ręce swojego zdrowia, jeżeli ludzie nie uwierzą, że naprawdę można, że większość nowotworów, około 2/3, a niektórzy uważają, więcej nowotworów jest związanych z naszym stylem życia, dietą, złymi nawykami i tak dalej. Że rak wcześniej wykryty jest prawie zawsze uleczalny. No ja człowieka nie przyprowadzę za uszy na badanie mamograficzne czy na badanie cytologiczne. Ta kobieta musi uwierzyć, że wczesne wykrycie raka daje jej zdrowie, mało tego, ona nie będzie okaleczona po tym leczeniu, ona wróci do rodziny, ona wróci do pracy, ona będzie dalej sport uprawiała i tak dalej. Bo to jest nasz cel dzisiaj, nie tylko fizyczne wyleczenie. Ten człowiek musi być pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. I postanowiliśmy zrobić tę kampanię w troszkę innym stylu, bo my cały czas mówimy o raku ze spuszczoną głową, na wdechu i tak dalej. I ta zajawka pokazuje, że można o tej chorobie mówić trochę inaczej, że można ją odczarować, odmitologizować. Powiedzieć, że to nie jest wyrok, że to nie jest dopust Boży, że można wiele zrobić dla siebie. My, świat medyczny, oczywiście musimy też wiele jeszcze zrobić. Jest wiele lekcji do odrobienia. Musimy lepiej uczyć studentów, lepiej uczyć lekarzy rodzinnych. Sami musimy się doskonalić, swój warsztat. Pewnie trochę jeszcze trzeba środków więcej na to. Ale tylko wspólnymi siłami możemy tego raka pokonać. Państwo jako społeczeństwo i my jako lekarze. I to mniej więcej jest przesłanie tej kampanii. Przy okazji powiem, że wszystko jest możliwe dzięki temu człowiekowi i fundacji, którą on założył i która w tym roku postanowiła wesprzeć tę akcję, bo bez tego no nie da się. No. Także Fundacja Rosa Szapoba, dziękujemy. Ja państwu zdradzę, to będzie kontrowersyjnie brzmiało, ale za wszystkim stoi system, więc trzeba dokonać zmian systemowych, żeby rzeczy zaczęły się dziać i w związku z owymi systemowymi zmianami, o które walczy kolejny z naszych prelegentów dzisiejszych, kilka słów od niego. Pan Jacek Gugulski. Co pańskim zdaniem może ta kampania zmienić?
I jeszcze tylko proszę użyć mikrofonu. O, właśnie. Przede wszystkim, proszę Państwa, ta kampania może zmienić podejście Polaków do tego, że rak jest wyleczalny. Ja tutaj siedząc przed Państwem jestem przykładem na to, że wczesne badania, wczesne pójście na regularne badania raz w roku na morfologię pozwoliły mi dzisiaj tutaj z Państwem rozmawiać. Wykryto białaczkę, 14 lat żyję z chorobą. Można to robić, tylko trzeba słuchać swojego organizmu. To nie tylko jest badanie rak pod kątem raka piersi, czy raka szyjki macicy, czy jelita grubego. To są oczywiście najważniejsze badania i tutaj jest dużo do zrobienia, żeby ludzie chodzili na te badania, bo zgłaszalność dzisiaj jest bardzo mała. Chodzi o to, żeby się badać to, co mamy dostępne, ale również robienie morfologii, zwykłego OB, czy prześwietlenia, czy nawet jak nas noga boli i boli nas już pół roku i leki nie pomagają. Proszę Państwa, do onkologa nie trzeba mieć skierowania. Trzeba iść i sprawdzić, czy nic się nie dzieje, bo lepiej, że tak powiem, wykluczyć, że się nic nie dzieje, albo dowiedzieć się wcześniej, że się ma ten nowotwór, niż pójść za późno. Jak to się mówi, lepiej zrobić dwa badania więcej. Oczywiście tutaj pan profesor słusznie zauważył, że jest jeszcze wiele pracy, chociażby jeżeli chodzi o lekarzy rodzinnych. Ja bym powiedział tak, lekarzy pierwszego kontaktu, proszę Państwa. I lekarzem pierwszego kontaktu są nie tylko lekarze w tak zwanych POZ-ach, ale również to są specjaliści, którzy mogą zauważyć tą jakieś zmiany. I tu moim zdaniem potrzebne są też rozwiązania systemowe, które pozwolą na to, że taki lekarz będzie dostawał premię za znalezienie nowotworu. Mało tego, im wcześniejsze stadium, tym wyższa premia moim zdaniem, żeby ludzie nie cierpieli, żeby coraz więcej ludzi mogło przeżyć. Bo dzisiaj, proszę Państwa, według statystyk i naszej populacji w stosunku do krajów w Europie Zachodniej, możemy powiedzieć, że w Polsce niepotrzebnie rocznie umiera 30 tysięcy ludzi. Ci ludzie mogliby żyć, gdyby wcześniej się badali, a jakie pieniądze wydajemy, proszę Państwa, na zabezpieczenia dróg, chociażby pod kątem bezpieczeństwa. Na drogach ginie ponad 3 tysiące ludzi. Tutaj mogę powiedzieć, że zdiagnozowanych osób i 100 tysięcy umiera. Te 30 tysięcy to jest spore miasteczko, które mogłoby przeżyć, gdyby wcześniej było badane. Mało tego, jest to bardzo ważna kwestia, bo wtedy szybsze leczenie, szybsze wyjście z choroby, szybszy powrót do zdrowia, na co ja jestem tutaj przykładem i wiele moich kolegów, czy ludzi, z którymi się stykam, generalnie, którzy codziennie dzwonią, proszę pana, no fajnie, bo poszedłem wcześniej, nie mam założonej stomii, rak jelita grubego, leczenie przeszło, ale dlaczego? Dlatego, że robiłem badanie kolonoskopię, czy nawet zwykłe badanie u lekarza pierwszego kontaktu. No tutaj jest wiele możliwości i musimy o to dbać. Kiedyś mój kolega powiedział mi tak, ty to będziesz stary żył chyba ze 100 lat, bo ty cały czas się badasz. To jakby takim zdaniem zakończę, ponieważ, proszę Państwa, to jest ważne. Oczywiście nie przesadzajmy, tak, bo ktoś mówi, że no, tych badań za dużo też nie zawsze jest konieczne, ale chodzi o to, żeby zachować zdrowy rozsądek i słuchać swojego organizmu i mówić, dobrze, jeżeli mi coś jest, jeżeli mi leki nie pomagają, jeden antybiotyk, drugi antybiotyk w ciągu miesiąca, idę do onkologa nie po to, żeby znaleźć sobie raka, tylko po to, żeby wykluczyć, że on jest i żeby dalszą diagnostykę przeprowadzić. Dziękuję. Ja jeszcze tylko taką uwagą z soboty z Państwem podzielę, bo też w pytaniu na śniadanie, programie dwójkowym, mieliśmy taki temat poświęcony też prewencji, badaniom na rzecz wykrywalności wczesnej. I w materiale naszym Katarzyna Grochola stanęła na środku przychodni, poradni i powiedziała czyściutko, puściutko, przyszłam i zrobiłam mammografię. No i tak sobie myślę, że gdyby udało się tym, co my teraz robimy, z Państwa wsparciem sprawić, żeby tam jednak trochę więcej ludzi się pojawiało i prewencyjnie badało choćby piersi mammografem, no to by było idealnie. Ale pan profesor powiedział, że z żadną pochyloną głową, niekoniecznie w sposób niemalże martyrologiczny, tylko na trochę inaczej, w inny sposób należy o sprawie mówić. I jak to jest, to trochę inaczej, to Państwo nie powinni od nas tutaj usłyszeć, tylko Państwo powinni na ekranie zobaczyć, jak wygląda ta kampania, jak wyglądają spoty. I to jest idealny moment, teraz. Wypadaj śmiało ciało, wypadaj śmiało ciało, wypadaj śmiało ciało, by działać ciało! Raka się leczy, tak mówię ja. Żeby chłop nie mógł z gołą babą w windzie.
Wystarczyło się iść przebadać i już. Przecież raka się leczy. Takie sztuczki nie ze mną, Brunner. Zapominasz, z kim mówisz. Albo idziesz się zbadać, albo nie zawracaj mi głowy. I radzę ci, spiesz się, bo raka się leczy. Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Chłopaki się badają i żyją. Rak? To się leczy. Więcej na www.raktosieleczy.pl. Partner akcji ING Życie. Tak, a propos siedzącego obok mnie Czarka Pazury i firmy ING Życie. ING Życie jest mocnym partnerem tej akcji. Czarek dzisiaj przedstawicielce firmy powiedział, proszę pani, ING to jest taka firma, która zatrudnia wszystkich aktorów, tylko mnie nie. No więc dzisiaj się sytuacja trochę zmienia. Czarek, fajne wykorzystanie, a może nie powinienem sugerować, że fajne, wykorzystanie znanych cytatów w kampanii na rzecz raka. Podejrzewam, że się od razu zapaliłeś do tego pomysłu. Czy może jednak przewrotnie miałeś trochę wątpliwości? Otóż nie miałem wątpliwości. Właśnie z dwóch powodów. Przede wszystkim pomysł. No, aktorczyk dynamiczny, tak jak ja, szukam ciekawych rzeczy w ogóle, jeśli chodzi o scenariusze, jeśli chodzi o propozycje teatralne. A w momencie, kiedy mój agent do mnie zadzwonił, powiedział, że jest kampania walki z rakiem pod tytułem Rak to się leczy, ja mówię, kurczę, no i co? I znowu będzie to samo, znowu będzie tak samo. Słuchajcie, wiele kampanii do mnie nie dociera. Jako, ja myślę, że ponieważ mam małe dzieci i większe, to mam jakby takie spektrum, bardzo szerokie spektrum obserwacji, jak w tej chwili do ludzi trzeba przemawiać. Ten język się zmienił. I mi się wydaje, że sam pomysł akcji, żeby tego raka odczarować, żeby go ośmieszyć, żeby go podać inaczej, to znaczy no, w ideę walki z nim, bardzo mi się to spodobało, dlatego że to, jak ja pamiętam, jest takie, już jest nowomowa, jest w słownictwie coś takiego, że my szukamy w porozumieniu się z ludźmi, nie dość, że szukamy nowego języka, ale przede wszystkim docieramy do jakiegoś targetu, to się tak mówi, nie? No właśnie, i ty, właśnie ja myślę, że i target w ten sposób znajdziemy, i język porozumiewania się z nim. Dlatego dwa powody. To, że to jest dowcipne, inteligentne, inaczej podawany temat w sposób taki aktorski. No i to, że to jest walka z rakiem. Ja myślę, że nie ma rodziny w Polsce, która by w jakiś sposób nie dotknęła tego tematu. I to jest zawsze sposób dramatyczny. Tak jak wcześniej tutaj panowie, pan profesor i pan Jacek powiedzieli, za mało wiemy o profilaktyce. Albo mówi się zbyt przestarzałym językiem, że on do nas nie dociera. Ja się dzisiaj dowiedziałem, że powinienem się przebadać. Tak naprawdę. Słuchaj. I... Coś państwu zdradzę jeszcze a propos tego badania, bo Czarek, a propos targetu jeszcze też powiem, wydawać by się mogło, nie jest w ogóle targetem, żeby brać udział w tej kampanii, bo on ma swoje własne doświadczenia z tym, jak się poszedł zbadać. Ty powiedz, co ty usłyszałeś, bo to tym bardziej cenne, że w ogóle jesteś z nami. Ja się dowiedziałem kiedyś, że nie będę miał raka, bo podobno ten, kto ma alergię, to nie ma raka. No ja mam alergię. Ale od lekarza? Ale ja już nie czy pamiętam. Od sąsiada? Nie czy pamiętam. Od goździkowej? No, myślę, że od goździkowej. U nas w Polsce to są sami lekarze. Także ten. Ja cały czas żyję tą nadzieją, ale to też jest przeświadczenie. Myślę, że psyche ma bardzo dużo wspólnego z tym, czy się zapada na jakąś chorobę, czy nie. Ja mam w sobie bardzo dużo sił witalnych. Jeszcze ale nie, rzeczywiście badać się trzeba. To ja wyczytałem, panie profesorze, że z biegiem lat, a ja już jestem w tym biegu właśnie, że powinienem się częściej badać. I przynajmniej raz na pół roku, dobrze pamiętam? Nie, przesada. Przesada? A ja mam 50 lat. Ale co pan? Wie pan co, ja mam 12 lat więcej. A nie, wygląda pan. Dziękuję. A jak często pan profesor się bada? Nie, badam. Nauczyciele akademicy muszą co rok przechodzić dosyć szczegółowe badania. Tak. A my aktorzy w ogóle się nie musimy badać, bo jak ci wyjdzie coś na badaniach, to znowu będzie potrzebny kaskader i znowu będzie drożej. No nie, rzeczywiście, ale to jest coś takiego, że są środowiska, gdzie nie wypada się badać,
bo to nie uchodzi, bo tak jest na przykład u kaskaderów, których nikt nie chciał nigdy ubezpieczać, dlatego że wykonują bardzo niebezpieczny zawód. Tak samo kiedyś było u aktorów. Ja pamiętam, w związku z alergią też mnie jeden z profesorów, moich przyjaciół, poprosił, żebym wziął udział w kampanii, już nie pamiętam jakiej, takiej, znaczy nie to, że wziął udział, tylko gdzieś się pokazał na jakimś sympozjum i kurczę, i nagle producent filmowy do mnie mówi, czyś ty zwariował? Przecież ty musisz być zdrowy w oczach publiczności. Ja mówię, ale jestem zdrowy. Ale przecież na przykład mamy przykłady, że na przykład z astmą ludzie zdobywają mistrzostwa świata czy medale olimpijskie z cukrzycą i tak dalej. Także najwyższy czas na raka, zabrać się za to, co jest najbardziej groźne. Więc ja tylko chciałem tutaj podziękować wszystkim, że zaangażowano mnie do tej akcji, bo czekałem na taki moment, żeby wreszcie ktoś mnie fajnie wykorzystał. No właśnie, bo po tym, co powiedziałeś, myślę sobie, że większość Polaków, a przynajmniej bardzo wielu Polaków, traktuje siebie jako kaskaderów, czyli no przecież to nie wypada się badać, prawda, w tym zawodzie. Zawód bycia Polakiem nie przewiduje badań na rzecz ewentualności raka w organizmie. No i my zmieńmy to kaskaderskie pojęcie i podejście do sprawy. Dlatego zanim rozejdziemy się i zaczniemy działać ostro na różnych polach, to ja bym chciał od prezesa fundacji dowiedzieć się, skąd się pomysł na kampanię w ogóle wziął. Proszę Państwa, ja przede wszystkim chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w tę kampanię, bo bez Pana Profesora, bez Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, no nie byłoby możliwości i aktorów oczywiście, Cezary, do Ciebie, ukłon, nie byłoby szansy, żeby o tym porozmawiać troszeczkę inaczej. Także przede wszystkim na samym początku ukłon wielki dla wszystkich współpracujących, dla partnerów naszych, którzy wspierają nas. Staramy się dzisiaj mówić troszeczkę innym językiem. Staramy się, żeby o tym raku porozmawiać w sposób jakby normalny, nie wstydzący się. O ile tutaj pan profesor mówił jakby o tych badaniach mamografii czy cytologii, oczywiście kobiety się leczą gorzej trochę z nami, mężczyznami, którzy oczywiście są supermenami i to tak jak Cezary mówił, no chyba jako już w ostatnim momencie to dopiero do lekarza idzie. Natomiast Fundacja ROSA do tej pory zajmowała się przede wszystkim dziećmi. Stworzyliśmy kilkadziesiąt sal terapeutycznych, dodatkowych sal uśmiechów w szpitalach, dodatkowe akcje kartka ze szpitala. I w trakcie tych rozmów w szpitalu mieliśmy okazję porozmawiać właśnie z rodzinami, z pacjentami, gdzie cały czas było jakby hasło pod tytułem, żeby dało się ten czas cofnąć. I właśnie cofamy go. Cofamy go do tego momentu, w którym trzeba się leczyć, trzeba się zbadać, bo to jest jakby szansa na to, żeby być zdrowym. Bardzo dziękuję. Teraz jest taki moment, w którym przychodzi czas na rundę pytań i odpowiedzi. W związku z tym my mamy do Państwa kilka pytań. Podoba się Państwu akcja? Dobrze. Nam też. Czy jest... Tak, ja oczywiście też. Tylko ja mam to szczęście, że ja mam taką pracę, że czasem na potrzeby nakręcania materiału trzeba się pójść i zbadać skrzęt, nie skorzystałem. Tak. I nie mam alergii, a i tak jest okej, więc będę szukał dalszych sposobów, żeby nie straszyć, a zachęcać do badań innych. Proszę Państwa, cała ekipa siedząca przy tym długim stole jest do wyłącznej dyspozycji gości naszego spotkania. Proszę się, broń Boże, nie hamować, zadawać każde z możliwych pytań, które przyda się, żeby nagłośnić tę akcję. Dobra, ja może opowiem jeszcze anegdotę na początek, dobrze? Żeby znowu w tej konwencji, która się znajdzie... Domena, chyba... To jest domena prowadzącego, ale proszę bardzo. Ale mogę, przepraszam, że się wyrwałem, ale żeby Państwu jeszcze ten nastrój, że tak powiem, utrzymać, taki fajny. Ta anegdota pewnie się znajdzie w jednym z najbliższych numerów Pulsu Medycyny, bo zdaje się, że tam ktoś puścił już to. Mianowicie... Tak się kiedyś zdarzyło, że zostałem zaproszony na imprezę taką trochę młodzieżową. Tam był jakiś zespół Leszcze, jest taki. Oni, to są moi przyjaciele, ten Miecznikowski. I poszliśmy tam z żoną, już wszyscy świetnie się tam bawili. Ja zaczęliśmy w tam jakimś kółeczku i tak dalej z tą młodzieżą w wieku naszych dzieci. I taka podrygująca dziewczyna, blondynka piękna, stanęła naprzeciwko mnie. Ja tam
I mówi, panie profesorze, pan mnie pamięta? Ja mówię, nie mam takiej pamięci, żeby wszystkich chorych... Nie wiedziałem, że pacjentka w tym momencie. A on mówi, panie profesorze, ja byłam pana pacjentką i pan mi uratował pierś, bo wszyscy lekarze, chirurdzy mówili, że trzeba tę pierś obciąć. A pan jedyny mówił, że nie trzeba. I co, zła jest? Autentyczne. To nawet nie trzeba być aktorem, żeby takie rzeczy przeżywać, jak się okazuje, panie profesorze. Prawda, Czarek? No tak, ale to... Teraz zastanawiam, czy ja dobre studia wybrałem. Nie, była konsternacja, wszyscy przyszli z Kony, masz taką laskę, co to jest w ogóle? Ja mam pacjentkę. Szanowni Państwo, być może coś okazało się jeszcze niejasne, chętnie odpowiem na pytania. Wysocka, Gazeta Ubezpieczeniowa. A propos tej pacjentki, czy to przypadek, że tu sami panowie, przystojni i fajni, żadnej kobiety, która by nas zachęciła? Wiem problem i raka macicy, i raka piersi, i tego, no to są problemy kobiece, więc trochę mi brakuje, mówiąc szczerze. To jak nie, lubię pan. Myślę, że to odpowiedzą osoby, które... Wiem, że kobiety się pojawią w tej akcji, ale... To nie jest do mnie pytanie. Tak, znaczy oczywiście kobiety jak najbardziej też będą w akcji w kolejnej odsłonie. To jest pierwsza, lecimy z cytatami tutaj, czy z Czarkiem, czy z innymi naszymi panami. W drugiej odsłonie, czy jak najbardziej będą kobiety zaangażowane. Temat jak najbardziej ważny. To też pamiętajmy, że dużo akcji nośnych było też kierowanych do kobiet. Jednak kobiety mają większą świadomość i jednak bardziej dbają o siebie, o badania. Mężczyźni są tą grupą też bardziej zaniedbaną, tak w ogóle. Na pierwsze uderzenie tak. No ale paradoksalnie pewno, no kobiety powinny lecieć na facetów. Pani Krysia na pewno też dalej będzie tutaj temat kobiecy kontynuować. Także jak najbardziej. Proszę Państwa. To pytanie w takim razie, jak długo się czeka do pana profesora? Jak długo... Nie, ale przepraszam, nie, pytanie do pana profesora. Nie, pytanie do pana profesora. Jak długo się czeka, tak? Jak już się ma wykrytą chorobę? Ja, przepraszam, bo chciałem powiedzieć, ile się do mnie czeka. Przepraszam, nie dokończyłam. Do mnie się czeka krótko, dzisiaj o 17 przyjmuję, jeśli samolot poleci punktualnie. Natomiast jak długo się czeka na wizytę, tak? No jak już się coś tam wyjdzie w tych wie pani, no myślę, że różnie się czeka, ale jeżeli jest coś pilnego, to reagujemy na to naprawdę. W Gdańsku czeka się krótko. Ile się czeka w innych miejscach, trudno mi powiedzieć. Pewnie nadal za długo, bo jeżeli człowiek jest niespokojny, to każdy dzień... Ludzie, że tak powiem, mitologizują to. Na przykład do mnie potrafią ludzie dzwonić i powiedzieć, że muszę ich natychmiast przyjąć. Więc mówię, że jestem gdzieś, prawda, na drugiej części świata i tak dalej, nie jestem w stanie dzisiaj przyjąć. No to jest tragedia. Ludzie nie rozumieją, że kilka dni nie ma problemu. Kilka miesięcy to jest problem. Ale aż tak źle nie jest. Ale problem jest. No jest. Ten nasz system jest źle zorganizowany. My kręcimy się wokół własnego ogona. Bardzo wiele rzeczy można by udrożnić w ramach już obecnie posiadanych środków. To nie jest kwestia jakichś ogromnych pieniędzy i tak dalej. Ja już nie chcę tutaj narzekać, bo mógłbym o tym mówić pół godziny, ale umówiliśmy się, że dzisiaj w innej konwencji mówimy, raczej optymistycznej. Ale zapewniam Państwa, że w polskim systemie ochrony zdrowia są ogromne rezerwy, które trzeba uwolnić. Czy jeszcze mogę dopowiedzieć do słów pana profesora? Generalnie im dłużej też czekamy, to potem mamy większe problemy, żeby no, wytrzymać to napięcie na to badanie. Tak? Jeśli jednak zapisujemy się na badania z wyprzedzeniem, to też jest inaczej. Tak? Także dlatego tak ważna jest ta profilaktyka szczególnie. Plus fajna, istotna rzecz, o której pan mówił, prawda, dzisiaj, że do onkologa nie trzeba skierowania. Można po prostu pójść i wpisać się na listę tych, którzy mają mieć zrobione badania. Proszę bardzo, oczywiście. Ja tutaj chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, że ta akcja jest też po to, że na stronie Rak to się leczy będą linki do stowarzyszeń i my robimy oczywiście zrobiliśmy to razem z Fundacją ROSA, włączyliśmy się w tą akcję po to,
żeby pokazać ludziom, że pacjenci, którzy chcą, którzy są zdeterminowani, można jakby te kolejki tutaj udrożnić, pokazując, my uczymy, jakie są prawa pacjenta, jak się domagać. Oczywiście rozmawiamy też z decydentami, w którym kierunku powinny pójść zmiany, bo to, co powiedział pan profesor, niekoniecznie na początek potrzebne są pieniądze, ale jest zła alokacja środków, która powoduje, że gdzieś tam są te, trzeba oczekiwać. A najważniejszą rzeczą, jak to kiedyś ktoś powiedział, jest we właściwym momencie trafić do właściwego człowieka i we właściwym momencie otrzymać właściwe leczenie. I tutaj o to też będziemy walczyć. Oczywiście na początku potrzebna jest właśnie profilaktyka, czyli badanie, i wtedy poprzez jakby wejście na strony stowarzyszeń, na stronę koalicji, można się dowiedzieć, czy kontaktując się z nami, jak, w jaki sposób tutaj domagać się o szybsze leczenie. Jeżeli można. Platforma Rak to się leczy, to przede wszystkim właśnie jest dla Państwa. Dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się trochę więcej na temat raka i przede wszystkim na temat tego, że jeżeli pacjent ma jakieś pytania, będzie również konsultant, który po prostu będzie odpowiadał w sposób prosty na te pytania i będzie starał się skierować po prostu do określonych placówek, które są najbliższe w otoczeniu danego pacjenta. Tam będzie informacja o naszych partnerach merytorycznych, to jest o Polskim Towarzystwie Onkologicznym i o Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, o aktorach, o całości akcji. Także zapraszam wszystkich na tą platformę Rak to się leczy. Jeszcze jedno pytanie, proszę bardzo. Ja już uczestniczę w kolejnej konferencji poświęconej nowotworom, profilaktyce nowotworów, między innymi na tej sali, i zawsze się pojawia przy różnego rodzaju kampaniach zgłaszane przez pacjentów, przez organizacje pacjenckie pytanie i wątpliwości, że informacji na temat nowotworów, które są dostępne w internecie, nie zawsze są wiarygodne. Często wprowadzają błąd, doprowadzają do opóźnienia leczenia i tak dalej. I wybrzmiewa zawsze postulat, że w Polsce przy tych kampaniach i na stronach internetowych nie ma wiarygodnego źródła informacji dla pacjenta, który dowiedział się o chorobie nowotworowej. Na przykład, mam raka i co dalej? Jakie powinienem podjąć, czy powinnam podjąć działania, gdzie się zgłosić? W kolejności, ale informacje wiarygodne. O tym mówią organizacje pacjentów, o tym mówią pacjenci, którzy przeszli chorobę nowotworową i jak błądzili, jak im było trudno, ile musieli pokonać barier niepotrzebnie. Polskie Towarzystwo Onkologiczne, panie profesorze, czy niedobrze byłoby, żeby wydało taki kompendium wiedzy na ten temat? Mam raka i co dalej? Żeby to było wiarygodne źródło. Wiadomo, że jeżeli mamy taki poradnik, firmowany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne, to jest źródło wiedzy wiarygodne. Bardzo pani dziękuję za to pytanie. Ono trafia w sedno. Jeśli mają państwo możliwość, proszę przeczytać. Dzisiaj jest dodatek w Rzeczpospolitej poświęcony problematyce onkologicznej, gdzie ja staram się wejść w buty chorego. Ja po prostu pokazuję, co jest po drugiej stronie zwierciadła. Jak chory się czuje. Trochę mnie zainspirowała książka Polityka nowotworowa młodego pacjenta Łukasza Andrzejewskiego, który też w tej kampanii będzie występował, który jest po przejściach i który fantastycznie pokazał, jak człowiek jest samotny w tej swojej chorobie. Prawda? To nie chodzi o jakąś taką samotność, że on nagle zostaje sam, ale wielokrotnie po prostu musi przejść to piekło nie tylko całego leczenia, bo to leczenie niekoniecznie jest zawsze bardzo jakieś uciążliwe, ale właśnie sam po prostu musi jakby przetrawić psychicznie tę złą wiadomość, tak? Nie ma pomocy psychoonkologicznej, a ona powinna być już w tym momencie. Musi sam poszukać sobie drogi do lekarza. Musi, ten system nie prowadzi go jak po sznurku, prawda? Nie ma tej zielonej fali, o której zawsze mówię. Ten system jest porozrywany. Jeden wykrywa raka, drugi robi badania diagnostyczne. Później się czeka na leczenie. Później się czeka na to następne leczenie, które musi być na przykład po leczeniu operacyjnym. Na każdym z tych etapów następują straty. To jest straszne. I na każdym z tych etapów ci ludzie się wykruszają. Tutaj 5%, tutaj 3% i tak dalej. Na końcu z tych 100 ludzi, których może moglibyśmy wyleczyć, zostaje 70, 60 albo połowa, bo pozostali gdzieś tam się zniechęcili, zwątpili,
albo źle trafili. Tak? To jest też ważne, że my mówimy, że na raka się choruje raz w życiu i my jako lekarze musimy udzielić profesjonalnej na najwyższym poziomie pomocy tym ludziom. No nie jest, no, proszę wybaczyć, bo troszeczkę kalam swoje gniazdo, ale nie jest dobrym lekarzem taki, który kilku chorych onkologicznych rocznie widzi. No nikt chyba nie chciałby się leczyć u takiego. Człowiek do fryzjera idzie, który ma dobre, duże doświadczenia, prawda? A co dopiero do onkologa, gdzie ma no, problem największy w życiu najczęściej, tak? Więc będziemy promowali tworzenie tych centrów doskonałości typu Breast Cancer Unit czy Colorectal Cancer Unit, gdzie pod jednym dachem będzie można tę opiekę na najwyższym poziomie uzyskać. Wracając do pani propozycji strony internetowej. Ja również w tej wypowiedzi dla Rzeczpospolitej mówię, że internet to jest ogromny śmietnik i on w tej formie, w jakiej jest to, jak człowiek wrzuca jakiś nowotwór, to dostaje tyle bałamutnych, fatalnych informacji o jakichś cudownych leczeniach, prawda, lewatywach z kawy i tak dalej, że po prostu jest naprawdę zagubiony. On, ten człowiek już zupełnie, że tak powiem, przedtem nie wiedział, a w tej chwili wie same głupoty, że tak powiem. No niestety jest bardzo mało profesjonalnych serwisów internetowych. I ta akcja, i ta fundacja, ja rzuciłem, bo zapytano mnie, jeżeli się zbierze jakieś pieniądze z akcji 1% czy innych, bo to jest, o ile wiem, użyteczności publicznej organizacja, to może, jak można by wydać dobrze te pieniądze? Jedna z pierwszych propozycji, które wrzuciłem, zróbmy profesjonalny portal dla chorych. Portal, który my jako towarzystwo będziemy rekomendowali. Tak? Jest bardzo dobre forum pacjentów, które mogę Państwu zarekomendować i oni rzeczywiście korzystają. I to jest jedyne forum pacjentów, które my rekomendujemy. Ono jest na naszej stronie internetowej. Ale